przyciska. Z tej strony wasz muchomor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku Super Auto Pets. Moi drodzy, jestem wkręcony w tę grę. Bardzo mi się podoba, bardzo dużo jej oglądam na YouTubie, co w sumie jest śmieszne, ale dzięki temu poznaję wiele strategii. Jak wyglądają strategie na niektóre zwierzęta, jak niektóre rzeczy się zmieniają. I po prostu jak fajnie można w to grać, tak naprawdę. I to, co też miałem okazję teraz zauważyć, dosłownie przed chwilką, to, że ta gra aktualnie jest w becie. W prawym górnym rogu możecie zauważyć, że jest to wersja 0.19.0.82 w becie właśnie. I twórcy aktualnie pracują nad lokalizacją gry, gdzie możecie zobaczyć to na dolnym ekranie tutaj, na dole, na paseczku Making Great Progress on Translation, Stay Tuned. Więc jestem bardzo miło zaskoczony tym. I powiem tak, że mam wielką nadzieję, że twórcy te wszystkie tutaj zwierzaki wprowadzą jako achievementy na Steamie. Bo jeśli tak będzie, to moi drodzy, ja będę chciał te achievementy zacząć zaliczać. Jak tylko oczywiście zacznie mi się udawać w ogóle wygrywać grę tutaj w Super Auto Pets. Ale no, przejdźmy na razie tutaj do rozgrywki oczywiście. Myślę tak. Mamy bardzo ładne tutaj połączenie z... W sumie możemy wziąć każdy. Możemy wziąć każdego tutaj zwierzaków, bo będzie nam ładnie koń z... tutaj ze świerszczem współgrał. Tylko czy chcemy ustawić je dokładnie w ten sam sposób? Tak. No, dokładnie w ten sposób będzie dobrze, jak je ustawimy. Jabłka nie biorę. Myślę, że bobra możemy sobie zostawić. Kaczkę teoretycznie też. Chociaż nie, kaczki nie będziemy zostawiać. Bobra zostawimy. Zagrajmy sobie... Powerful Investors. Zagrajmy sobie nieumarłym strażakiem. Nieumarli strażak. The Undead Fireman. The Soothing Mammals. Fajne czapki są w ogóle w tej grze. Powoli zaczynam... Pierwszy raz mam ochotę taką zobaczyć po prostu czapki. O Jezu, ale tu jest ten. Przepraszam bardzo, proszę mi tu szybciej włączyć te walki. Dziękuję. Mamy remis. Chociaż tyle. To jest dobry znak na razie. I tak. Chcę kupić bobra. I chcę... A, chociaż on dostał teraz plusa. To sprzedamy go w następnej turze. Damy tutaj naszemu temu. Przelosujmy sobie. Mamy ponownie boberka. Mamy kriketa, mamy konia. W sumie... Nie, weźmiemy dwa bobry. Konia zostawię na razie, bo będę chciał... Tak was zostawię, o. Sprzedamy w następnej turze dwa bobry. I zmienimy miejscami wszystkich tutaj. No, jest ładnie. Mamy pierwszą wygraną w kieszeni, co mnie niezmiernie cieszy. Tura trzecia, znaczy dotarliśmy do tury trzeciej, więc mamy zwierzaki teraz na poziomie drugim. I teraz tak, sprzedajemy proszę bardzo te bobery. Noż, sprzedajcie się. Cieszy mnie bardzo, że nie bober dostał. O Jezu, jak dobrze, że ci akurat dostali. Cieszy mnie to niezmiernie, bo na tym też mi zależało. Proszę bardzo, damy sobie tak świerszczyki w takim razie w tym miejscu. I proszę bardzo, konia. Mogłem najpierw dać konia, dopiero potem dać świerszcza. Byłoby to sensowniejsze, ponieważ zamiast tego to dostałby jeszcze bardziej tamten. No ale dobra. Przelosujmy sobie. Mamy ponownie komara, ulepszymy sobie naszego. Mamy muła. Muł może być dobrym tutaj wyborem na razie. Moglibyśmy go sobie zatrzymać. I fajnie by go było potem wstawić na przykład zamiast komara albo zamiast po prostu koni. Zamrożę go na razie. Na razie go zamrozimy. Peacock, te pawie są bardzo dobre. Mi się bardzo pawie podobają. Niektóre strategie mogły być na pawie naprawdę mocne. Ale nie będę brał.
Mamy mróweczkę, okej. Okay. Mrówkę z chęcią wezmę. Ze względu na to, że jak trafimy mrówkę i trafimy pigułkę, to będziemy mogli bardzo łatwo sobie pewne zwierzaki ulepszyć tutaj nasze. Więc okej, okay. Niech tak zostanie. Mamy na przyzywanie trochę bardziej tutaj rozgrywkę na razie. Więc okej, okay. Ten dostanie 3, więc będzie ładnie. Pozabijają się trochę, ten tutaj przyzwał ślimaka. No i się udało, mamy kolejną wygraną. Trochę rzutem takim na taśmę, przez to, że ten ma, zostało mu 1 HP. Ale nie jest tak źle. Ja pozwólcie, przesunę sobie lekko mikrofon, żeby był bardziej na środku. O, teraz będzie git. Okej, okay, mamy pigułę, co mnie bardzo cieszy, bo na tym mi zależało. I myślę tak. Kogo by to zmienić? Konia, jak ulepszymy, będzie dawał 2 ataku. A świerszcza... Świerszcza będzie lepiej ulepszyć już, bo będzie dawał nam ten. Proszę bardzo. Proszę bardzo, ulepszymy sobie tego świerszcza. Dajemy mrówę. Usypiamy mrówę od razu. Mrówa dała koniowi, ok. I bierzemy oksa. Oksa bierzemy tutaj, żeby był tuż przed tym, żeby to nam ładnie współdziałało. Czy chcę... Zamienimy was tutaj miejscami i damy mu miodek. Dzięki czemu przed oksem będzie jeszcze więcej tutaj stworków. Dzięki czemu będzie ten melon dostawał. W sensie on się mu tam nie stakuje jednakże, ale dostaje coś. Zawsze coś jednak dostaje. No i dostaje ten plus 1 atak, więc to chociaż tyle będzie z tego. Aha, i tutaj ktoś, widzę, zrobił ten, na słonia i na ten. No i nas pokonali. No i nas pokonali na to trochę. Ale nie jest źle, damy sobie radę. Żyrafa, moi drodzy, myślałem, że ona działa w gorszy sposób, ale muszę przyznać, że żyrafa jest jednym z lepszych zwierząt tutaj tak naprawdę, bo ona zawsze nam daje. To nie jest tak, że ten efekt schodzi, że daje +1, +1. Nie, to nie schodzi. To cały czas jest z nami. Więc proszę bardzo, ulepszymy sobie tego konia. Damy żyrafkę tutaj, żeby była tuż właśnie przed oksem, żeby dawała mu lepsze statystyki. Sleeping Pilla nie chcemy, nic z tych rzeczy nie chcemy. Mamy mrówę, mamy garlic. Czy ja chcę czosnek gdzieś używać? Nie czuję takiej potrzeby. Mamy oksa kolejnego, więc jak najbardziej weźmiemy. Mamy kangura. Cudowne jest połączenie kangura razem z innymi zwierzakami. W sumie kangur... Kangur przed oks... za oksem byłby dobrym tutaj pomysłem. Więc zobaczymy. Konia sobie zamrozimy tylko i wyłącznie dlatego, żeby go ewentualnie roz... Chociaż nie. Wiecie co, nie będę w to szedł. Nie chcę iść w przyzywanie zwierząt. Mimo, że przyzywanie jest bardzo fajne, chcę tym razem pójść w coś... co będzie być może mocniejsze. Ale za to salad bowl możemy sobie zamrozić. Co to mamy? Mamy psiaka. Okej. Okay. W sumie pieseł razem z pająkiem. O kurczę. Wiecie co? Może jednak pójdę, bo to będzie fajna okazja. Wiecie co? I jednak pójdę. Bo skoro mamy psiaka, mamy pająka... Piesio będzie naprawdę mocno wtedy dostawał, bo będzie dostawał ze świerszcza, z pszczoły, statystyki, a on zawsze dostaje po prostu plusy. Zamrozimy sobie to i weźmiemy. Usuniemy sobie tego, usuniemy sobie komara. I tam się wstawi psiaka. Chociaż zamiast konia może lepiej będzie wstawić psiaka. No, konia możemy się pozbyć. Nie podoba mi się fakt, no właśnie. No. Cholerne hipcie. Hipopotamy są strasznie mocne. Okej. Z kangura rezygnujemy. Nie będziemy mieli na niego miejsce. I teraz tak. Komar wypada. Weźmiemy otera. Mam nadzieję, że da komuś fajnemu.
Dobrze, Rafa. Cudownie. Sprzedamy go od razu. I teraz tak. Cricket musi być tutaj na tym miejscu. W miejsce komara możemy wstawić pająka. I tak też zrobię. I teraz sprzedamy konia. I tutaj damy psiaka. Ok, i poczęstujemy was sałateczką wszystkich. Przelosujemy sobie. Mamy Cricketa. Zamrożę go tylko ze względu na to, że będziemy mieli dodatkowo. I zamrożę też miodek, żebyśmy mogli też oksowi dać, żeby piesio nam rósł coraz bardziej w siłę. Ślimaka... Nie, ślimaka nie będę brał, nie będę tutaj mroził, bo ślimak tutaj nam nie będzie potrzebny. W sensie nie będzie potrzebny. Byłby fajnie, fajnie byłoby go wykorzystać, ale nie dano to nam tyle benefitów. Okej. Okay. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jest na razie dobrze. I jest super. A nie, moment. O nie, dobra, udało się. Udało się. Mamy 3 zwycięstwa na razie w puli. Pingwin też jest dobry. Pingwin też jest dobrą jednostką, bo on... To też nie jest efekt, który schodzi. To też nie jest efekt, który schodzi. Ale dobra, na razie tak. Na razie dajmy tutaj naszemu temu. Mamy... Friend Summoned, give it. Indyk jest taką bardziej wersją nachapeczoną, bardziej taką dorąbaną wersją właśnie konia. I w sumie fajnie by było to go wziąć. Fajnie by było go wziąć. Na razie tak, na razie rozwiniemy tutaj ciebie. Mamy krokodyla, nie będę szedł w krokodyla, to nie jest nic, co jest nam teraz aktualnie potrzebne. Chcę zobaczyć indyk, jak wygląda, z której on jest tutaj tury. 6 lub 9 może nawet dawać. No, indyk może być całkiem niezłym tutaj wyborem. Na razie go zamrożę. I pingwin mógłby być też dobry, bo mamy już, na pewno dawałby ten, na pewno rozwijałby statystyki Oxa i Cricketa. Wiecie co, już tak naprawdę mogę zamienić. Już tak naprawdę mogę wywalić żyrafę i wziąć pingwina. Bo pingwin już będzie ten, pingwin już nam będzie tutaj zmieniał tak naprawdę, dodawał im statystyki. Więc jak najbardziej to weźmiemy. Nie mamy hajsu na nic innego, więc trzeba przelosowywać po prostu. Kolejny pingwin, okej, okay. Tylko ta jedna mrówka nam tu została, okej. Okay. No i dobra. Kogo my tutaj mamy? Mamy mrówy, mamy ten, mamy... Trochę tego będzie jednak. No i dorwali nas. Dorwali nas niestety. I jesteśmy na bardzo niskim HP i już teraz tak naprawdę to jest być albo nie być nasze. Pies w sumie nie jest też tak mocny. Już lepiej jakbyśmy zamiast psa wzięli indyka. Więc tak też zrobimy. Proszę bardzo, indyku, jesteś tutaj teraz z nami. Rozwijamy pająka. Proszę bardzo, sałatka dla wszystkich. Zamrozimy jednak ciebie jeszcze. No i dobra. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Że to nam coś fajnie da. Może być kiepsko tutaj z tym komarem, ale powinno być ok. Aj, będzie bardzo kiepsko z tym komarem, bo ten komar no, jest dochapeczony teraz. Ale wykończą go, ok. Gorzej tylko z... Ale nie, jest ok. Jest cudnie, damy, powinniśmy. Nie, nie damy rady. Damy, nie, będzie idealnie. Jezu, jak dobrze. Jak dobrze, nie kończymy jeszcze tutaj tego wszystkiego. Jest zacnie. Na razie jest zacnie.
Więc teraz tak, rozwiniemy tutaj ciebie, rozwiniemy ciebie, żeby statystyki nam rosły w nich. Chciałbym dać miód... Oksowi nie, tutaj damy temu pingwinkowi. Zamrozimy sobie tę sałateczkę, przylosujemy, mamy jeszcze jednego na jednego oksa. Okej. Jest dobrze, jest na razie dobrze. Muł, znaczy to nie jest muł, co ja gadam w ogóle? Ja powiedziałem wcześniej, że to jest muł? O matko święta, najgorsze zwierzęta jakie są możliwe w tej grze. Bardzo mi się ten fakt nie pod... O matko jedyna. O nie, ja już widzę, że to przegrywamy. Ja już widzę, że to przegrywamy, moi drodzy. Przez tego hipopotama my to już widzę, że przegramy. O nie, przegramy, no przegramy. Było dobrze. Było dobrze, było ładnie. No problematyczne było to, że po prostu, że wskakiwały nam mocniejsze zwierzęta już. Jeszcze raz w takim... razie robimy chmarę komarów. Zalisz tak. No dobra, nie mamy nic. Hungry Uncles? Głodni wujkowie? Może być, może być. Głodni wujkowie, moi drodzy. Oto nadchodzą głodni wujkowie. Głodni wujkowie kontra czyste majty. Czyste spodnie. Całkiem zabawnie. No i mamy pierwsze zwycięstwo łatwe. Cieszy mnie to niezmiernie, bo czasami różnie to wychodzi. Możemy wziąć bobra, sprzedać bobra. Możemy wziąć kaczuchy, żeby było po prostu więcej tutaj naszych zwierzaków. Polosujmy sobie, zamrozimy komarka. Czy chcemy kaczkę mrozić? Nie, nieopłacalne to jest. Już lepiej sprzedać dwie kaczki tak naprawdę. Dobra, proszę bardzo atakować. No i cudnie, znowu mamy kolejne zwycięstwo. Te komary, tyle komarów na samym początku się bardzo ładnie opłaca. Mamy Dodo, mamy rybkę. Dodo jest, daje 50% ataku jest swojego ataku przyjacielowi na przodzie. Więc buffowanie Dodo jest bardzo dobrym pomysłem w grach, w rozgrywkach, ale nie będę tego robił. Kupienie shrimpa. Sprzedanie. No nie, możemy zrobić tak. Proszę bardzo. Kupimy shrimpa. Możemy przelosować raz jeszcze. Mamy słon. Okej, to mi się już bardziej podoba. Bo na pewno sprzedam dwie kaczki. Więc zamrozimy sobie ciebie. I czy jeszcze coś tutaj dostaniemy? Dostaliśmy ciebie. Okej, sprzedajmy. Żeby ci podostawali tutaj hapeków. I teraz tak, proszę bardzo, tutaj dajemy ciebie. I tutaj dajemy ciebie. Słon może nie będzie jakoś mega ładnie zleciał z tym, z punktami walki, ale jest ok. Bobera mogę na razie zachować. Ale to tylko na tyle. A Meatbone też możemy zachować. Bo możemy dodać sobie atak tutaj naszym koleżkom. W ten sposób. Ma przezywanie, widzę. Przeciwnik nasz tutaj. Co nie podoba mi się fakt, że kangur tyle to podostawał. Może być kiepsko i jest kiepsko. Kangur. Tak, oto jest problematyka kangurów. Proszę bardzo, ulepszony jest. Przegraliśmy tę walkę? Tak, przegraliśmy tę walkę, okej. Okay. Możemy w takim razie skorzystać tutaj sobie z tego, ze ślimaczka. Sprzedamy ciebie od razu. Mogę kupić bobra? I go sprzedać od razu. Dobra. I tutaj damy kolejnego boberka. Przelosujmy sobie wszystko. Nic nie będę chciał, więc lecimy dalej z tematem.
trzy komary i te. Widzę, ktoś tutaj też udało mu się tak ładnie podostawać te komarzyska na samym początku. W sumie wiecie co? Chciałbym zrobić sobie taką bykową trochę rozgrywkę i pójść właśnie w te komarzyska. Chcę chyba pójść w te komary, bo dużo dużo komarów nam się trafiło, przyznam szczerze. I ciekawie byłoby je rozwinąć. Mamy żyrafy dwie. To mogłoby być ciekawe, żeby żyrafy dawać przed komary. O kurde. W mojej głowie narodził się bardzo ciekawy pomysł teraz. Sprzedajmy bobera. Teraz tak. Kupimy sobie żyrafkę, bo żyrafki są fajne. Który z was ma gorsze statystyki? Ten pierwszy ma na razie. Chociaż lepiej będzie rozwijać tego, bo ten jest na wyższym poziomie, więc niech żyrafa będzie tutaj. Zamrożę sobie tę żyrafę na razie. Szkoda by było w sumie pozbywać się tutaj tego naszego łabątka. Tym bardziej, że damy mu teraz meatball. Damy mu teraz meatball, będę na razie go trzymał, bo wydaje mi się to być rozsądnym posunięciem. Ze shrimpa moglibyśmy zrezygnować, bo więcej da nam druga żyrafa. I w tym momencie popełniłem gafę, bo zamiast tej drugiej żyrafy powinienem wziąć otera. Bo da nam tutaj wtedy ten. Ale spokojnie, zamrozimy to na razie. Mamy pieseła, nie chcemy pieseła żadnego. Sleeping pill nie. Sałatkę możemy jak najbardziej wziąć. Okej. Ślimaka. Zachowam ślimaka tylko ze względu na to, że być może nam się... Możemy to przegrać. Nie musi być takiej możliwości, ale jeśli przegramy, to bardzo łatwo możemy sobie ulepszyć wszystkie statystyki za 3 golde. Więc jest to takie ryzyko, które według mnie jest fajne, warte podjęcia. Wygraliśmy. O, masz. Mamy remis. Nie wygraliśmy. Nie zwróciłem uwagi, że przeciwnik na końcu miał ten, miał pszczółkę. Okej, ślimak jest nam w takim razie niepotrzebny. Teraz tak. Damy tutaj, proszę bardzo, garlic tobie. Przelosujmy sobie wszystko. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Mamy łabątka. Mamy królika. Królik jest o tyle fajny, że daje mnóstwo HP-ków, tak naprawdę. Więc ulepszając nasze zwierzaki poprzez właśnie to, to jest super rzecz. To jest super rzecz. Borsuk jest też dobrą rzeczą. Zadaje 50% obrażeń zwierzakom. Dawanie borsuka na sam koniec tak naprawdę to jest strategia idealna zawsze, więc pójdziemy w tym razem w borsuka, moi drodzy. Czy chcę dać się łabędziowi tutaj? Damy. Rozwiniemy łabędzia. Nie, mimo, że powiedziałem, że królik jest super, to nie będę go brał, bo nie jest on aż tak opłacalny. Mamy kolejnego łabędzia, super. Kurczę, mamy dużo sałatek nam się trafia. Dużo sałatek nam się trafia. Królik przy sałatkach jest super opcją. Przydałoby się jednak odmrozić coś. Odmrozimy tego otera. W sumie nie było to aż tak. Głupio w sumie, że postąpiłem, że zostawiłem go przez tyle czasu. Przyznam, że to trochę było głupie. Widzę, przeciwnik ma czwórkę zwierzaków, więc albo tutaj zaszły jakieś mocne decyzje strategiczne, albo to jest absolutnie wystarczające, co jest, czego się trochę boję. Ale będzie chyba... Okej, nie będzie okej. Przegraliśmy. Najwidoczniej przeciwnikowi to nawet wystarczyło. No ale dobra. Tura siódma, dotarliśmy do niej. Mamy kolejne zwierzaki. Teraz tak. Widzę, że ślimak nam się tutaj załapał. No soroż to nie bierzemy żadnego nic. I teraz tak. Żyrafa niech się rozwinie. Bierzemy ślimaka po to, żeby rozwinąć statystyki wszystkich. Usuwamy ślimaka. I bierzemy, proszę bardzo, borsuka. Proszę bardzo, sałatka dla wszystkich.
Zamienimy was tutaj miejscami. Żyrafka niech tutaj będzie rozwijała statystyki nam tutaj tych koleżków. Tego jednego kolegi, bo on tutaj jest dorąbany. Proszę bardzo. Nie ten klawisz, nie ten przycisk mi się nacisnęło. Muszę przyznać, że całkiem ładnie nam się rozwinął ten łabądź. Nie spodziewałem się tego tak bardzo. No, łabędź to aż zdjął. Ładnie, jest, to jest ładna tura. To była ładna tura. Zwycięstwo kolejne. Mamy 4 zwycięstwa w kieszeni. Papuga mogłaby być fajnym rozwiązaniem tutaj. Na razie tak, na razie dajemy borsukowi. Gruszkę... Na razie zamrożę gruszkę. Papuszki dwie... fajnie by było mieć papuszkę. Fajnie by było mieć papuszkę. Ze względu na to, że moglibyśmy sobie za żyrafę ją wziąć. Dzięki czemu żyrafa też dostawałaby buffy. Chociaż nie. Nie jest to aż tak, nie jest to aż tak dobry ruch. Żyrafę po prostu możemy rozwinąć. Ale na razie badgera chcę rozwinąć tutaj naszego borsuka. Chociaż czy to jest borsuk, czy to jest rosomak? To jest chyba borsuk. Matko Święta, jak ja dużo... Niby to jest łatwe, ale niby to jest niełatwe. Weźmy sobie sałatkę, oczywiście. Rozwijmy tutaj wszystkich. Cieszy mnie bardzo, że poszło w nasze tutaj... W nasze tutaj... Komarki. Mamy kolejnego łabędzia. Kusi, trochę kusi, ale fajnie by było mieć coś lepszego też. Bo, chociaż nie, zostawimy sobie łabędzia. O, Matko Święta, muszę skorzystać z tych gruszek. No. Broń Boże, nie zostawię tych gruszek tutaj samych. Kogo my tutaj mamy teraz? Ponownie zespół, który składa się z 4 zwierzaków, więc może być mocno. No, ten pierwszy nas tutaj mocno dorąbał. O! Jest remis. To mnie cieszy. To jest najważniejsze, żebyśmy... Po prostu, żebyśmy nie ginęli. Po prostu, żebyśmy nie ginęli. Proszę bardzo, tak. Łabądź się tutaj rozwijamy. Gruszeczkę damy tutaj... tobie. Jeszcze raz tobie. Zamienię was miejscami, chłop... Chociaż... Nie, na razie zostawimy tak, jak jest. Mamy mięso, mamy skorpiona. Skorpion też jest super rzeczą. I super strategia na skorpiona jest taka, żeby dawać na niego muchomorki. Bo w momencie, gdy dajemy na niego muchomory, on zadaje to jedno obrażenie, odradza się i ponownie i ma te fistaszki, które sprawiają, że każdego zwierzaka tak naprawdę możemy zdjąć na strzała. Pingwin będzie lepszym rozwiązaniem niż żyrafa, bo jak rozwiniemy tego komara, on będzie... Już w sumie to zrobię. Już w sumie to zrobię, bo pingwin będzie znacznie lepszym rozwiązaniem. Meatbone'a możemy sobie zachować. I tyle. Meatbone'a damy temu. Damy komarkowi, temu mniejszemu. Znaczy mniejszemu, właśnie temu większemu w sumie. Albo możemy też pingwinowi w sumie. Sporo widzę przyzwań, więc to jest dobra strategia na rekina. Skubany ktoś jest bardzo. Ten rekin bardzo rośnie w sile. O, matko jedyna, to jest potężny rekin. To jest bardzo potężny rekin i niestety, no niestety nie daliśmy mu rady. I teraz to jest być albo nie być, moi drodzy. Teraz to już jest być albo nie być. Ale to był mocny rekin, to był bardzo mocny rekin, to był bardzo dobry strzał ze strony tamtej osoby. Wiecie co, na razie nie będę brał tego meatbone'a jednak. Polusujemy sobie rzeczy, zobaczymy czy uda nam się trafić coś fajniejszego. Mamy 2 rekiny, ale nie chcę rekinów brać. Solo friend ahead and release it as level 1 after fainting. Nie wiem jaki jest sens wieloryba, szczerze powiedziawszy trochę. Trochę nie wiem, jaki jest sens wieloryba.
więc na razie nie będę tam, nie będę tutaj dociekał. Chili byłoby spoko opcją. Chili może być spoko opcją. Second enemy for 5 damage. Za 5 obrażeń. Mógłbym zamiast tutaj... Nie, damy tutaj jemu. Damy tutaj jemu. Rozwiniemy trochę naszego pingwinka, mi się wydaje. Będzie to sensowne. Nic więcej nie mogę zrobić. Jest trochę kiepsko, jest trochę urodzaj tutaj w losowanych rzeczach. Brakuje trochę tych właśnie zwierzaków, które my mamy, co mnie martwi. Ale damy jakoś radę. Musimy jakoś dać radę. Jest rekin, ale całe szczęście na samym końcu. Tylko strategia tutaj jest, widzę, idealna. Matko jedyna. No nie dało się też tego. I koniec. Ponownie jeszcze raz koniec. Ale spokojna głowa. Moi drodzy, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Muszę za... sobie w głowie zawrzeć to, że jednak warto jest... Zrobimy tak, proszę bardzo. Zrobimy tak. Dwie świnki. Świnki damy najpierw, bo kaczucha ma więcej HP-ków, może nam to przeżyć. Clumsy fungi? Nie, fussy fungi. O, może być. Zobaczymy, jak to teraz się potoczy. Są rybki, jest otter. Rybki pokonamy. Świnki też wejdą i wygramy to. Jest ładnie. Jest ładnie. Zawsze warto... największy atak zawsze warto dodawać na sam początek, bo na samym początku zazwyczaj przeciwnicy właśnie dają dohapeczone jednostki. Zazwyczaj. To nie jest coś, co zawsze się sprawdza, ale tak też może być. Dobra, na razie zrobimy tak. Przelećmy jeszcze raz. Możemy wziąć... No właśnie, ja muszę pamiętać, że tutaj chcę potem sprzedać te świnie. Możemy wziąć Bobera. Na razie na samym starcie. Czy coś z tych... nie chcę zachowywać żadnych zwierząt z poziomu pierwszego. Nie chcę nic zachowywać. Chcę, żeby nam to leciało automatycznie. Weźmiemy sobie... A, nie weźmiemy. Proszę bardzo, ciebie zostawimy. No i co, zostawimy jabłko. Teraz będzie tura trzecia, pojawią nam się zwierzęta z drugiej tury. Mogłem w sumie tej mrówki nie robić, ale okej. No i przegraliśmy. Trochę było to do przewidzenia. Ale teraz tak, mamy drugą turę. I teraz... sprzedamy kaczuchę. Sprzedamy kaczuchę. Zwierzęta tutaj dostaną więcej. Weźmiemy sobie te świnie. Czy jest sens brać te świnie teraz? Świnia za dwa dodatkowe złota zostanie sprzedana. Nie jestem pewien. W sensie, w jaki sposób jest to opłacalne? Okej, okay, weźmiemy, rozwiniemy sobie te świnie w takim razie na wyższy poziom. Mamy tego, mamy z poziomu trzeciego, mamy żółwika. To jest w sumie dobra opcja. I moglibyśmy dać tobie. Weźmiemy sobie ciebie. Czy chcę już sprzedać Bobera i zainwestować w mrówę? Chyba tak. Zainwestujemy tutaj w mrówę i powinno być ok. Są komary, są te przezywanki. O, bardzo mi się podobał fakt, że dostał nasz ten. Tylko my tego też znowu nie damy rady. A nie, daliśmy.
daliśmy na ten, na remis, więc jest okej. Okay. Jak na remis, to jest super. Mamy kolejnego tego. Słona. Więc zrobimy tak, zachowamy tutaj sobie ciebie, kolego. Pająk mógłby być spoko, ale nie chcę żadnego pająka. Chciałbym dostać się do Sleeping Pilla, żeby mogłem to szybciej zużyć. Mamy Sleeping Pill. Proszę bardzo. Dał świni. Cieszy mnie to. Na tym mi zależało. O, i w sumie skoro trafiły nam się dwa łabądki. To wiecie co, zrobię tak. Zrobię tak. Sprzedamy ciebie, kolego. Zrobimy tak. Przelosujemy sobie ten ostatni raz. No i w następnej turze rozwiniemy sobie łabędzia. Żeby zajmowało nam mniej miejsca i żebyśmy mieli dużo golda. Bo jednak na początku im więcej kasy będziemy mieli, to będzie tym lepiej, myślę. Dla nas trochę. Tylko nas trochę ciupią niestety. Trochę nas ciupią. No niestety. Nie za bardzo mi tutaj to idzie. Muszę... To jest całkiem spoko opcja, pójście w żółwia. Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy proszę bardzo tak. Zrobimy tak. Feint proszę bardzo tej mrówy. Weźmiemy sobie jeszcze jedną mrówę. Weźmiemy sobie jeszcze jednego żółwia. Give two friends behind melon. To będzie dobre. Czy chcę jelonka? Wiecie co? Jelonek? Ale no jelonek ten. Nie, to nie ma trochę sensu. Bo jelonek potrzebuję zginąć. Bo myślałem, żeby busowi dać ten efekt melona z żółwia, ale nie, to nie będzie miało sensu absolutnie. Jelenia nie chcę brać. Chociaż no, to jest tak naprawdę stworzenie... Kurde, kusi. Przyznam, że kusi trochę. Bo jelonek potem przyzywam w 10-15. Wiecie co, zachowam. Zachowam, zobaczymy, czy może nam się kolejny Sleeping Pill. Tylko teraz to trochę za późno. Teraz troszkę za późno. Mamy kolejną świnię. W świnie nie chcę iść. Świnia to będzie coś, co nam na pewno będzie odchodziło. Na razie po prostu zostaje z nami, bo jest czymś mocnym. Ale świnia na pewno robi out. Świnia na 100% będzie robiła nam out. Na rzecz jakiegoś pingwinka właśnie, albo żyrafy najlepiej. Żeby coś nam rozwijało statystyki jednak. Cudownie nam tutaj wykończył. Będzie ok? Będzie ok. W końcu zaczynamy wygrywać. Cieszy mnie to niezmiernie. I teraz tak. Sleeping Pill proszę bardzo w mrówęcję. Weźmiemy proszę sobie bardzo słona kolejnego. I teraz tak. Czy chcemy dać komuś garlic? Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Lepiej będzie rozwijać statystyki. Mamy Badgera i mamy tutaj jeszcze dwa flamingi. Flamingi są... W sensie, flamingi są fajną opcją, ale jednorazową tak naprawdę. Nie mają jakiejś super umiejętności, która zawsze nam będzie tutaj działała. Myślę, że tak. Myślę, że dam tutaj, proszę bardzo, tobie. Rozwiniemy tego. Weźmiemy sobie na pewno Badgera, bo Badger jest jednak super opcją. Przylosujmy sobie wszystko tutaj. To może być fajne połączenie. Kangur plus... Wiecie co? To może być super. To może nam się fajnie sprawdzić. Zrezygnujemy z jelonka na rzecz, proszę bardzo, tego. I pozbędziemy się w ten sposób świni i słona tutaj damy. Słona połączymy z tym słonem, z łabądkiem, łabądka z łabądkiem połączymy. Będzie tutaj fajnie nam kombo się robiło i od razu
Postaramy się to wykorzystać. Proszę bardzo, jest sałatka kolejna, więc genialnie. Świńska nie chcemy. Dobra, jest strategia. Powinno być fajnie. A, jest 40 minuta, więc powinno być długo. Ale powinno was to chyba raczej cieszyć, mi się wydaje. Tylko niech tutaj mnie nie wykańczają za bardzo. Dobra, niestety poszło. Dwa chyba tracimy, czy trzy jeszcze? Teraz tracimy trzy, no właśnie. Dobra, proszę bardzo, tak jak mówiłem, robimy to. Sprzedajemy ciebie tutaj, proszę bardzo. 16 złotka mamy. I teraz tak, bierzemy tutaj bierzemy ciebie. Proszę bardzo, proszę bardzo. No was najmniej chcia... W sensie Badger będzie ok, ale bardziej zależy, miałem nadzieję, że ten pójdzie tutaj w wielbłąda, ale jest ok. Tak też da radę. Mamy kolejnego Badgera, więc sobie zachowamy go. Chcę na razie polosować trochę. Chcę na razie trochę polosować. Mamy żyrafę. Ale nie, żyrafa nie. Za tego, za słona. Potem... Chociaż... zasłona nam potem wejdzie ten. Zasłona potem nam wejdzie jakiś pingwin właśnie najlepiej. Coś, co będzie nam ten. Coś, co będzie mogło nam rozwijać statystyki. Mamy kolejnego żółwia, ale... Nie chcę chyba iść w żółwia nieco, mimo że jest spoko. Fajną mam umiejętność. To nie czuję, żeby to było trochę opłacalne. Już fajniej by było po prostu ten melon dać wielbłądowi. Samemu jemu. Albo nawet dać tak naprawdę melon i jemu, i jemu. To też może być fajna opcja. Zachować sobie tego jednego żółwika. Wiecie co, tak zrobię? O, genialnie, genialnie, genialnie. Gra mi tutaj sama chyba to chce podpowiedzieć, że tak powinienem zrobić. Gra mi sama chyba chce to podpowiedzieć. Gość też widzę ma żółwika, ale my mu pierwsi wykończymy. Ma kaczkę z takimi HP-kami, całkiem nieźle. Dorąbana kaczucha. No i nawet mocna. Ale spokojnie, damy sobie tutaj radę. W sensie damy radę na ten, na remis niestety. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej. Robimy to, robimy to. Proszę bardzo, żegnaj. O, proszę. No, nawet lepiej, nawet lepiej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. I czy chcę tego żółwia w takim razie tam mieć tak naprawdę? Moglibyśmy coś innego wziąć tak naprawdę zamiast tego żółwia. Coś innego można by było wymyśleć w to miejsce. Niestety na razie muszę tak. Będziemy na jednym HP z dwoma zwycięstwami. Nie wróżę nam na razie dobrze, ale jakby się ta strategia ładnie rozwinęła, to by było cudownie. Jeszcze raz. Mamy jelonka. O, mamy Sleeping Pilla. Moglibyśmy dać efekt melona też kolejnej osobie. Właśnie łapątkowi na przykład. To by była fajna opcja, bo moglibyśmy znosić dużo obrażeń. W sumie jeżdżik plus badger to jest dobra opcja, bo on i tak nawet jak umrze to ten. Zachowam tylko tego jelonka, tylko ze względu na to, że nie wiem na razie co stawić tam na pierwsze miejsce, ale może coś się jeszcze trafi. Nie podoba mi się fakt, że ten tutaj jest. No właśnie. O, ale jest ok, jest ok. Damy radę. Damy sobie radę. Mam nadzieję. Mamy remis. Znowu. Przeżywamy do tych remisów. Albo bizon. Albo. Jesus. If there is at least one level 3 friend. Nie mamy żadnych jeszcze przyjaciół na poziomie trzecim. Więc Bizon na razie jest nieopłacalną trochę jednostką. To jest jednostka bardziej na strategię późniejszą. Na razie tak. Na razie zrobię to, co, o czym myślałem. Więc proszę bardzo... nie gruszka. Sleeping pill, proszę bardzo, żółwika. Jest ok. Mamy opcję na jelenia.
Zrobię tak. Na razie dam tutaj skorpiona. Na razie damy tutaj skorpiona, bo na razie myślę, że to będzie opłacalne. Dam gruszkę ponownie tutaj temu, naszemu Kamelowi. I zamrożę tutaj was wszystkich. Kolejny skorpion. Chili, nie chcemy żadnego chili. Kurczę, fajnie, że drugi skorpion. Ale czy skorpion... Już się bałem, że wcisnąłem, że walczymy. Gdzie tu jest skorpion? Tutaj jest. Dokładnie to samo ma. On dokładnie to samo. To jest jeden z niewielu zwierzaków, który się nie skaluje. Więc nie za wiele ma to sensu mieć kolejnego. Jeszcze raz sobie przelosujmy. No i się zobaczy. Się zobaczy na razie. Chociaż skorpion myślę, że będzie dobrym tutaj wyborem. O Jezus Maria, co za psisko ogromne. No to po ptokach trochę. No to po ptokach. Teraz... życie albo nie żyć. Dobra, mamy kangurka. Boże, czemu dopiero teraz zostaje takie rzeczy? Skorpion był ok. Ale wydaje mi się, że jelonek może być tutaj lepszą opcją trochę. Też te peanuts, one są dobre. Wiecie co, nie. Wiecie co, na razie tego skorpiona zostawię, bo to jest dobry gain tak naprawdę. Przelosujmy sobie wszystko. Nic z tego nie chcemy. Mamy... O, super. W końcu mamy leoparda. Zadaj 50% obrażeń. Attack damage to a random enemy. Zadaj 50% obrażeń. Leopard może być dobrym tutaj rozwiązaniem. Leopard może być bardzo dobrym rozwiązaniem. I myślę, że zamiast skorpiona moglibyśmy go wziąć. Albo tak naprawdę zamiast kangura. Tak naprawdę zamiast kangura moglibyśmy go wziąć. Bo kangur u nas naprawdę kuleje. Kangurek u nas... Też ten skorpion... Zastanawiam się, to trochę to jest ten, trochę to jest męczące. Jezus Maria, 48 minuta, ja obiecałem sobie, że te odcinki nie będą długie. Chociaż Badgera nie udało nam się też jakoś mega rozwinąć. Słona też by się przydało w pewnym momencie usunąć. Ale na razie najgorszym ogniwem jest ten kangur trochę. Mimo, że ten sobie w miarę dobrze radzi. Myślę, że zrobię na razie coś takiego. Na razie zrobimy coś takiego. Usunę go stąd. Chociaż na samym początku, jak jest skorpion, to jest dobra rzecz jednak. Niech zostanie na razie na samym początku. Słona. Nie chcę trochę tego robić, ale chyba będę musiał. Chyba będę musiał go usunąć. Małpa też jest dobra. Małpa też jest dobra. Matko jedyna. Matko jedyna. Dobra, bizona na pewno darujemy sobie. Bizona sobie na pewno darujemy, bo to jest cały czas coś, co nam zajmuje tylko miejsce. Sushi sobie zamrożę, bo to są dobre statystyki dla naszych zwierzaków. Małpę zamrożę, biwera nie biorę, leoparda się jeszcze zastanawiam. I tak nie kupię nic więcej, więc jedną tutaj możemy przesunąć. Turkę. Canned food. Dobra, wiecie co, zrobię tak, dam tutaj naszym tym zwierzakom to. Jeśli teraz to wygramy, wymienię Badgera na pewno na małpę i leoparda wymienię albo za kangura, albo za skorpiona. Zależnie od tego, która sobie lepiej teraz poradzi.
Uderzyłem w mikrofon, wybaczcie. O! No i to jest super, że nam się teraz tak trafiło. Bizon nam tu ładnie wpadnie. O matko jedyna, dobra, przegraliśmy to, ja już to widzę. No, przegraliśmy. Nawet nie było co o czym myśleć. A ten badger tutaj i tak by nam za wiele nie zrobił, jakbyśmy mieli leoparda. Chociaż jakbyśmy mieli leoparda, może by nam tam zrobił trochę, ale... Ale niestety nie. Tak więc, moi drodzy, to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trochę wyszedł długi, ale... Nie czuję, żeby to było aż tak chyba obciążające, bo mi na przykład te odcinki, jak oglądam na YouTubie, to wchodzą bardzo lekko. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzywie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, co uważacie, że było dobrym tutaj posunięciem z mojej strony, co uważacie, że było złym i czy uważacie, że miałem szczęście, pecha w tych rozgrywkach? No i jakie zwierzaki wam się z tych rozgrywek najbardziej podobały? O, może który z zespołów, którymi graliśmy dzisiaj, najbardziej wam się podobał? To może być fajne pytanie na każdy odcinek tak naprawdę. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Субтитры